Jak mówimy o samoleczeniu Polaków, to z naszego badania wynika, że tak naprawdę 95%, czyli praktycznie możemy powiedzieć cała populacja, korzysta z samoleczenia. W jakiej skali i na jakim poziomie to też są różne odbiory. Można powiedzieć, że kobiety częściej niż mężczyźni, to kobiety również są tymi, które dbają o to, w jaki sposób leczyć swoją rodzinę. To raczej kobiety sięgają do apteczki i dysponują tym dla swojego męża. Jakich środków? Okazuje się, że najpierw są te środki naturalne, czyli korzystamy z tego, co w domowej lodówce, czy też gdzieś nam zostało. Od miodu, przez czosnek, przez jakiegoś rodzaju mikstury, które powodują, że czujemy się lepiej. Czasami gdzieś po prostu w naszej podświadomości. Potem są jeszcze leki ziołowe, których używamy, leki bez recepty. Trochę alarmującą rzeczą jest to, że mówimy również, że używamy leków, które kiedyś zostały nam wypisane na receptę przez lekarza, a zostały gdzieś w domowej apteczce. To nie jest słuszne, dlatego że tu jest ta ogromna zasada niełączenia różnych leków ze sobą i jednak zbadania się pod kątem, jakie to są dolegliwości, żeby móc używać leku na receptę, również zważywszy na to, jakich innych leków w tym samym czasie się używa. Internet nas trochę zaskakuje w tym badaniu, to znaczy wydawałoby nam się, że to właśnie z internetu będziemy czerpać najwięcej informacji, bo ten nasz słynny doktor Google, który nam wszystkim doradza, jest wszechobecny, ale jednak jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, jakie to ma być leczenie, to cały czas, tak nam przynajmniej wyszło z naszych odpowiedzi respondentów, że cały czas na pierwszym miejscu zwracamy się też do rodziny o opinię, później są lekarze, farmaceuci, internet jednak na dalszym miejscu. Jakbyśmy być może zbadali, jak to się zmienia w ostatnim czasie, to może ta krzywa by rosła, właściwie na pewno by rosła. Ale jest jednak tak, że ciągle jest jeszcze daleko. Samoleczenie to nie jest sięganie po środki, które uśmierzą nam tę chorobę, na którą wydaje nam się, że jesteśmy chorzy. Jednak to, żeby korzystać z porad lekarza, jest zawsze bardzo istotne. No cóż, lekarze też mówią, że samoleczenie to jest 2 do 3 dni, więc jeżeli dolegliwość nam nie przechodzi, to należy udać się absolutnie do lekarza. Ale też i z badań wynika, że coraz więcej wizyt na świecie było spowodowanych tym, że przede wszystkim starsi ludzie chodzili z każdą sprawą do lekarza, co bardzo obciążało zarówno i budżety domowe, i budżety ekonomiczne, więc to samoleczenie jest pewnym rozwiązaniem, ponieważ trzeba więcej środków w budżetach przeznaczać na rzeczywiście poszukiwanie rozwiązań dla chorób takich jak rak czy choroby inne cywilizacyjne, a wtedy na te drobniejsze nasze schorzenia jak przeziębienia, czy też jakieś problemy skórne, czy ból, znajdziemy miejsce w samoleczeniu.